Che bella cosa è una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sole. Mai nato sole. Cykl obrazów weneckich powstał pod wpływem kilku podróży do Wenecji, kiedy byłam zauroczona światłem Wenecji, urodą kobiet. Sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte e ho sole se ne scende, me viene quasi. Jest to cykl moich obrazów pod tytułem Trzy kolory: niebieski, czerwony i biały, które powstały pod wpływem filmów Krzysztofa Kieślowskiego, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Mai nato sole, più bello in è, poi sole mio, sta in fronte a te, o sole, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Oi sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Sta in fronte a te, sta in fronte a te. Zawsze zadaję sobie pytanie, jak w tytule obrazu Paula Gauguina. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? Jej obrazy są symboliczne i poetyckie. Maluje portrety, krajobrazy. Jest zafascynowana Wenecją, co już tutaj z tyłu za mną Państwo możecie zobaczyć, a w galerii znajdują się
obrazy. Jeden z nich, szczególnie zachęcam Państwa na zwrócenie uwagi, to jest obraz przedstawiający trzy aktorki i w tle znajduje się krajobraz Wenecji. To są aktorki Wenecji. Niezwykle piękny, urokliwy obraz, niezwykle symboliczny. Wydaje mi się, że on jest takim też taką myślą przewodnią w ogóle tej dzisiejszej naszego wernisażu. Myślę, że w tej chwili oddam głos artystce. Chciałam przywitać Państwa na naszym spotkaniu i chciałabym gorąco podziękować Edwardowi za pomoc w zrealizowaniu tej wystawy. Trudno jest opowiadać o swoim malarstwie. Powiem tylko, że to inspiracją obrazów są zazwyczaj podróże. Maluję również obrazy marynistyczne. I tak jak mówię, również piszę poezję. Chciałabym przeczytać jeden wiersz, który będzie nawiązywał do malowania akwareli. W czasie muzyki, pułapce ciszy, nurzając się w rozkoszy, słuchając instynktu w zielonym, zachłystując się w czerwonym, umierając w fiolecie, marząc o błękicie, kochając się w różowym, szukając perłowego, zamieniasz się w muszlę, otulając ślimaka. Cierpisz, roniąc łzy. I powstaje akwarela. Dziękuję bardzo. Porbo. Парню ночью не до сна, а чего в 17 лет песня немного грустна, просто так и навсегда наступает в жизни час, тот нелегкий час, когда Le grand jour, le grand pas.
avec le grand dame, c'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une voix. Rzeć, może płynie łódź i melodia ta. O dziewczynie tęskno, pieryś ktoś gra. O tej, której śmiech dźwięczy w kwarach has, gdzie cukrowe ściny bujne niby las. Ona tańczy tak, jak nie tańczy nikt. A gdy śmieje się, to jest śmiech przez łzy. Na dziedziniec ożywił się kneziowy dwór. Już zbiega się rycerstwo, a każdy silny niczym tur. I każdy twarz ma czerstwą. A knieś nerwowo zmierzwił wąs. W ręku łamie sztamy. Względem bawy jest tak jak dziecko całkiem słaby. Dawy. Ach, ten tawy, czemby bez nich był ten świat. Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez bawy żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to jest fan. Pierwsza piosenka, na koniec. Z jakiegoś powodu najbardziej lubię. Aha, tutaj ktoś to położył, a tu ma być... Podziękować Edwardowi, bo to nie pierwszy rok. Co roku napracuje się, co roku przygotowuje, co roku wkłada to całe serce, a przy okazji jeszcze pomaga mu jego syn Grzegorz. Nie widzę Grzegorza, a jest Grzegorz też. I w imieniu Państwa chciałem podziękować i do tego dołączyć taką melodię, która jest klimatyczna i którą uwielbia na pewno Edward. Edward, to dla Ciebie. George Gershwin. Wspaniała melodia. Mogę mówić? Mogę? Dziękuję bardzo Włodkowi, ale gdyby nie grupa rodziny i przyjaciół, nigdy byśmy tego nie robili. Przecież widzicie, jak tutaj wszyscy staramy się, żeby nam wszystkim było miło. A hasło naszych spotkań jest to, że jesteśmy przecież u siebie. 90-lecie Włodkowy. Akurat powinniśmy się częściej tak spotykać, integrować, może trochę czasem porozmawiać. Dziękuję bardzo. So harsh, little baby.